Zuzanna Falińska, honorowy obywatel Fromborka. Inicjatorka wielu różnych spraw, a między innymi przede wszystkim właśnie tej Izby Regionalnej. Jak babcia przyjechała tutaj po wojnie, to część tych przedmiotów wspominała jej dawne życie z okresu przedwojennego, jak była małą dziewczynką i po prostu darzyła te rzeczy sentymentem. Oczywiście szukaliśmy miejsca, gdzie można byłoby te zbiory zgromadzić. Były różne pomysły, różne projekty. Najwłaściwszy wydawał mi się właśnie taki, żeby w tym budynku, który tutaj jest, taką Izbę Dziedzictwa Kulturowego zorganizować i poczyniliśmy starania o ten budynek. Część znalezisk pochodzi z terenu, na którym się znajdujemy, czyli z Warmii i Mazur. Jednak druga część pochodzi z każdego regionu Polski, ponieważ ludzie, którzy wręczali babci te eksponaty, te przedmioty, po wojnie też tutaj przyjechali, osiedlili się, a że mieszkali w różnych częściach Polski, także przywozili różne rzeczy ze swoich rodzinnych stron i dlatego te zbiory są, powiedzmy, mieszane. Są to przedmioty użytku codziennego, takie jak na przykład masielnice do wyrabiania masła, prasy do twarogów, centryfugi albo inaczej zwane wirówki do oddzielania śmietany słodkiej od mleka tłustego. Są też również przedmioty ciesielskie, takie do konserwacji domów, no różnego rodzaju takie przedmioty, którymi posługiwali się ludzie wcześniej. Zwiedzający reagują różnie, zwłaszcza tacy, którzy są zaangażowani w zwiedzanie. Mieliśmy przypadek, kiedy jedna z pań z turystek niemieckich rozpłakała się na widok zdjęcia, które przedstawiało jej wcześniejszy dom, który znajdował się na terenie Fromborka, a go obecnie nie ma, bo został zniszczony podczas działań wojennych. Naszą Izbę Regionalną mogą odwiedzać wszyscy ci, którzy tylko przyjadą do Fromborka. Ulica Katedralna 6, budynek znajduje się na terenie plebanii.